Widać mnie, także moi drodzy, za mną już jest Wenecja. To miasteczko tutaj na tych wyspach to jest Wenecja. Także zaczynam swoją krótką przygodę, co prawda tylko dwa dni w Wenecji, ale myślę, że będzie fajnie, także zapraszam na filmy. Autobus za 10 euro z lotniska w Treviso przywiózł mnie tutaj w takie miejsce, to się nazywa Tronchetto i stąd płyną promy na plac Świętego Marka. Właśnie zatamował prom, który będzie płynął przez Wielki Kanał. A ja kupiłem bilet za 35 euro na 48 godzin. On tutaj obejmuje wszystkie tramwaje, które pływają po wszystkich wyspach, także teraz już płynę w stronę Wenecji, tej właściwej. Znaczy w stronę Starego Miasta, nie? A my tymczasem płyniemy sobie teraz pod mostami. Pogoda jest jaka jest, jest kurczę zimno. Może za 12 stopni tylko. Ale może się rozpogodzić, zobaczymy. I póki co klimat naprawdę fajny, mimo że zimno. Ale to tutaj ciągnie od wody, więc to normalne. Wszystkie promy w Wenecji są bardzo fajnie oznaczone. Tutaj mamy połączenia. Właśnie, które będą promy płynąć za chwilkę, z którego peronu. A tutaj jeden z wielu mostów. Taki może bardziej nowoczesny. Ale tam już jest Stare Miasto. Pierwsze kilkanaście minut w Wenecji. Już mi się podoba, mimo że jak mówiłem jest troszkę zimno. O, płynie prom kolejny tutaj. A tam jest Stare Miasto już. I ten most, na którym właśnie stoję tutaj, teraz. Bardzo fajny klimacik, a to dopiero początek. Są i mewy oczywiście. Jakże mogłoby tutaj zabraknąć. A tutaj już kolejny prom. Ale to są takie widoczki na to miasto. Glony i miasto mostów. Wenecja. Z tej strony stacja kolejowa Santa Lucia. Tutaj podobno wieczorami się zbierają prostytutki, ale bynajmniej to nie będzie taki film tego typu. A z tej strony już kanał i no kurczę, te widoki, naprawdę jest fajnie. Ach, ta Wenecja. Oczywiście pamiątki jak zawsze wszędzie. Jakieś muzeum. A z tyłu za mną już... Wiecie co będzie? Gondole. Złote gondole. Rejestr taką gondolą, półgodzinny, kosztuje około 90 euro. Kupa kasy, nie? A tutaj już przez moment Turistico Commercia. Taka uliczka ze sklepami. I gdzieś tutaj będzie mój hotel. Są mi maski weneckie. To kiedy będzie ten karnawał? Bo nie pamiętam, kurczę, no. Ale maski są tutaj właśnie takie dziwne są. Nie są takie typowo weneckie, tylko lekko odjechane również. O, tutaj jest mój hotel. San Geremia. 57 euro za jedną nockę. Ceny w tym mieście są naprawdę niesamowite. Niesamowicie wysokie. A to jest taki ładny placyk. Zabudowa, dosyć ciekawa. Taka typowo włoska oczywiście.
tymczasem już kolejny most z tak zwanym gargulcem. Tylko nie wiem, gdzie jest ten gargulec. Zaraz go znajdziemy tutaj. Tymczasem widoki. O, dziewczyny są. Widoki tutaj naokoło. Naprawdę fajne. Oczywiście cały czas kursują promy. Tutaj jest gargulec, ale jest taki mały i troszkę go słabo widać. A pogoda, no jest jaka jest. Nic z tym nie zrobię. Mogę tylko troszkę wideo podkolorować. Jestem zachwycony, ale ja zawsze jestem zachwycony, także nic nowego. Chociaż pewnie dla wielu Wenecja już tak troszkę spowszechniała, a dla mnie to jest nowość. Jestem tutaj pierwszy raz. Trochę żal tej pogody, ale i tak jest dobrze. Tak troszkę się tutaj przyglądam cenom w restauracjach i no nie źle, bo w sumie takie danie dnia to jakieś tam cena jest pomiędzy 12 a 15 euro, więc no kurczę, jest tanio nawet. Myślałem, że będzie o wiele drożej. Być może gdzieś tam właśnie w okolicach placu Świętego Marka jest drożej. A tutaj kurczę, jest całkiem przystępnie, także warto się wybrać do Wenecji i nie zbankrutować. Co kanał, co most, to ciekawiej. Chociaż wiadomo, że najbardziej popularny jest ten największy, czyli Canal Grande. Ale i tutaj, no to kurczę, robi wrażenie naprawdę. Tak mi się podoba już. Zresztą jak zawsze, wszędzie mi się bardzo podoba. Ale tak ma być. A woda tutaj jest turkusowa. Normalnie turkusowa woda. I takie budynki tutaj, z tej strony. Bardzo fajne, ciekawe. Jak i cała Wenecja. Jedno z podwórek, cisza, spokój. I tam suszące się pranie. Campo de Ghetto Novo. Tutaj kiedyś swego czasu było żydowskie getto. I Żydzi z całego miasta byli właśnie zmuszeni, żeby żyć tutaj w tym zakątku w Wenecji. To było dawno temu, ale cóż, tak było kiedyś. I od razu tutaj jest koszerna restauracja na żydowskiej dzielnicy. Tak to właśnie tutaj wygląda. Taki placyk i wokoło mnóstwo budynków. A Żydzi, jak to Żydzi, dalej robią biznes w tym miejscu. Tutaj można kupić różne żydowskie pamiątki. A z czasów getta, to tutaj pozostały jedynie synagogi. Jest ich bodajże 6 albo 8, coś w tym stylu. Teraz dokładnie jeszcze pamiętam, ale warto to sprawdzić. Ghetto Viejo, stara żydowska dzielnica. Powoli zaczyna się robić pogoda, także w takich okolicznościach przyrody trzeba coś zjeść, czyli oczywiście pizza po włosku. Zrobiło się ciepło, wyszło słońce, niebieskie niebo, tam z tyłu jest mi hotel i pomimo, że on się tak z wierzchu nie prezentuje z zewnątrz za bardzo dobrze, to jednak standard jest bardzo wysoki, także udana inwestycja, te 57 euro. A teraz idę na Łódź idę i płynę na plac Świętego Marka. Najszybciej na plac płynie linia numer 2, ale jest tyle ludzi, że nie idzie się dopchać w ogóle. Dobra, płyniemy i będziemy zaraz płynąć pod najpopularniejszym mostem w Wenecji. Ale to jeszcze moment. Spod stacji kolejowej na plac Świętego Marka rejs zajmie nam jakieś pół godziny. A w słońcu to już kanał wygląda całkiem inaczej. Piękny kolor wody i my płyniemy dalej.
następna gondola już tutaj za 90 euro. 90 euro za pół godziny. Ale myślę, że warto. I oto już on, most Rialto. Rialto. Najbardziej znany most w Wenecji. Rialto. Już przed nami plac Świętego Marka i wielka wieża z dzwonnicą. No tutaj, proszę Państwa, to już jest biznes. Bazylika i największa budowla w całej Wenecji, czyli ta wieża ratuszowa z dzwonnicą. No może nie do końca wieża ratuszowa, ale po prostu wieża z dzwonnicą. Tysiące ludzi. Tutaj corocznie przybija się ponad 130 milionów ludzi. Niesamowita liczba. Jest moc. Jest moc. Tutaj można wejść na ten dach. Oczywiście przecież są kolejki. I wszystko kosztuje odpowiednią cenę. Ale nic to. Trzeba stanąć w kolejce i wejść na tą wielką wieżę. W sumie tam jest winda w środku. A bilet kosztuje podobno 10 euro. Bazylika Świętego Marka, a żeby tam wejść, jest taka kolejka, jest tak długa kolejka, która się zabija gdzieś tam daleko, że ojej, mimo wszystko, no przepiękna budowla, przepiękna bazylika, przepiękny kościół. I oto jest, znalazłem. Scala Contarini del Bovolo. Niesamowite miejsce. A czemu? Ponieważ można wejść na górę. Bilet wstępu kosztuje 8 euro. Jak widać, miejsce to nie jest oblegane przez turystów. A szkoda. Chociaż z drugiej strony to dobrze. Ponieważ nie ma tłoku ani kolejek. Jestem prawie już na górze, ale jeszcze chwilkę. Tymczasem tutaj już widok na wielką wieżę. I oto już na samej górze. A stąd przepiękna panorama na Wenecję. Może nie za dużo jej, ale zawsze coś. I ta piękna wieża tutaj. A jednak jest panorama i to wcale niezła. Być może tylko dachy, ale jednak to jest Wenecja. Małe zbliżenie na Bazylikę Świętego Marka i tą wielką wieżę.
gondole, wszędzie gondole. Ale nie będę ukrywał, że bardziej mi się podoba ta część Wenecji, w której mam hotel. Tu jest tak już troszkę bardziej komercyjnie, ale i tak jest fajnie w sumie. Nie żebym narzekał, ale jednak w tamtym klimacie jest taki troszkę lepszy. €10 bilet na dzwonnicę Świętego Marka. Kolejki już nie ma takiej jak była, także będzie dobrze. I oto jesteśmy już na górze. Ciekawe, czy huknie dzwon. Niestety to się chyba nie zdarzy. A teraz... Sorry. Wenecja. Bazylika. A tych wszystkich wysp to jest bodajże chyba ze 180. Z czego oczywiście najciekawsze są tutaj. Ze Starym Miastem. Burano, Murano i tam na horyzoncie są także wyspy z plażą. A tutaj bazylika. Następne wysepki jest to tak zwana część południowa Wenecji. Chociaż mi się wydaje, że to jest część zachodnia, ale oni chyba wiedzą lepiej niż ja. Mimo wszystko, no przepięknie to widać. Zrobiła się pogoda, bo rano było tak nieznośnie i blado, a teraz no jest całkiem lepiej już. Całkiem inaczej, całkiem lepiej. Tutaj okazuje się, że jest część północna miasta, Wenecja. Teraz jest przecudna panorama. I plac Świętego Marka na dole. I kolejna część miasta. Zachodnia, bo tam będzie zachód słońca z tej strony. Oryginalna dzwonnica zawaliła się w roku 1912, ponieważ tutaj ten plac Marka jest cały czas, przynajmniej był kiedyś, zalewany przez wodę, a ta jest po prostu jej repliką, która została odbudowana tam kilka lat później. Tymczasem powoli robi się Golden Hour, czyli złota godzina. Będą piękne kolory zaraz. I oczywiście co chwila takie przepiękne miejsca. Ja, natürlich. Przede mną jest krzywa wieża i ona jest autentycznie krzywa. To nie jest żadne tutaj zniekształcenie na telefonie. Faktycznie stoi pod kątem. Płynę dalej, teraz płynę na Lido. To jest kolejna wyspa z plażą, chociaż o tej porze. Ale mimo wszystko zobaczymy i tak.
Jest ta krzywa wieża tam. Autentycznie jest krzywa. I teraz już dopływam do stacji Lido, do przystani Lido. To jest kolejna wyspa. Jest to niezwykły kawałek od tego miejsca, gdzie byłem, ale tam są piaszczyste plaże. Tutaj za mną zachód słońca, a piaszczysta plaża jest po drugiej stronie wyspy. Jest to na nogach jakieś 10 minut, także ruszamy tam. No, powiem wam, że taka lekka porażka, ponieważ tutaj większość tych plaży to są jakieś ośrodki, to jest wszystko pozamykane. Prawdopodobnie od 2020, tak mi się wydaje. Ale tutaj jest taka publiczna plaża, Spiaggia Libera, ona jest otwarta. W sumie wydaje mi się, że to się ciągnie aż tam hen w obie strony, także nie wiem, o co chodziło z tymi zamkniętymi ośrodkami, ale no nic, trudno. Rewelacji nie ma. Tutaj pode mną jest mnóstwo muszelek. Jest cały stos muszli, takich malutkich. No, gdzieś tam zachód słońca za mną, nad wyspami. A sama wyspa Lido, no to jest, kurczę, zupełnie coś innego niż typowa Wenecja, ponieważ jest to takie normalne, zwykłe miasteczko, normalne domy, normalne ulice, autobusy jeżdżą, po prostu, no, to nie jest taka Wenecja, o której myśleliśmy, nie? Ale muszli, kurczę, no, na kilogramy, ba, no tony można zbierać. Co, jedna to ładniejsza, chociaż takie same małe są, ale cóż. A z tej strony już krwawe słońce. Bardzo krwawe, chociaż na telefonie to tego nie widać, bo jest białe, a w rzeczywistości jest czerwone, bardzo czerwone. I tam Wenecja. Wsiadłem teraz na jakiś prom, nie wiem dokąd nawet płynie, zobaczymy, ale mam czas, mam bilet, także płyńcie ze mną, będzie ciekawie. Tu jest taki labirynt, to jest taki labirynt wszędzie, że chyba nikt nie wie, gdzie jest. Widzę, że ludzie też szukają, nie wiedzą, gdzie iść. Ale co, jest cały czas do przodu, tylko do przodu i do przodu. Zgubiłem się. Dzisiaj się tyle razy zgubiłem już tutaj w tej części Wenecji. Cały czas się tam podczepiałem pod jakichś ludzi. Niby były jakieś oznaczenia, ale ginęły gdzieś tam później na innych domach, więc wszyscy też szukali. Nie wiadomo było, o co chodzi. I taki oto jest widok z mostu Westchnień. Grzane wino za 2,50. Biorę, oczywiście, że biorę. Nakrążenie w sam raz, było to winko, dobre. Troszkę słodkie, ale i tak dobre. A na koniec dnia w Wenecji jeszcze jest spritz, za chwilkę będzie lasagna, a la bolognese.